Rozdział 24. Koniec. Wszystko było białe i bezgłośne. Mijały minuty. Winston zdołał w końcu otworzyć oczy, a w uszkach coś brzęczało mu i dzwoniło głośno. Wyczołgał się spod śniegu. Nie wiedział, gdzie się znalazł, ani nawet jak daleko odleciał od Fortesino. Co ja, biedny, zrobię? Szepnął do siebie. Wszystko wydawało się teraz całkiem beznadziejne. List, święta, znalezienie sobie jakiejś ciepłej i bezpiecznej kryjówki wśród burzy. Stał, z trudem utrzymując równowagę na wietrze, i rozejrzał się. Czuł się całkowicie zagubiony i całkowicie samotny. Na rozległej płaszczyźnie dachu, gdzie się rozbił, ktoś się poruszał. Winston zauważył plamę czerwieni. Uświadomił sobie, że to może być jego jedyna szansa, by zejść z tego dachu na ziemię. Śnieg zawirował i tajemnicza postać zniknęła wśród bieli. Gdzie on się podział? Zastanowił się Winston. Był tak zmęczony i obolały, że ledwie trzymał się na nogach. Postać w czerwieni znów się pojawiła w polu widzenia. Myszek przyjrzał się raz jeszcze, próbując dostrzec jakieś szczegóły. I nagle aż wstrzymał oddech. To chyba niemożliwe. Zaczekaj! Krzyknął. Zaczekaj! Ale wiatr porwał jego piski w dal. Muszę go gonić. Pomyślał i pobiegł przez dach tak szybko, jak tylko zdołały go nieść małe łapki. Wymachiwał kopertą nad głową. Płatki śniegu padały gęsto, niesione wyjącym wichrem, a wszystko wydawało się białe i niewyraźne. Całkiem jakby znalazł się wewnątrz szaleńczo potrząsanej śnieżnej kuli. Zaczekaj! Raz jeszcze wykrzyknął. Nie potrafił już zrobić ani kroku dalej. Pchnięty nagłym podmuchem wylądował ciężko na kopercie. Był zbyt zmęczony, by się podnieść, więc leżał tylko, drżąc z zimna. Po chwili znowu pojawiła się postać w bieli. Człowiek był niewysoki i okrąglutki, miał białą brodę i różowe policzki, wyglądające jak dwie wiśnie na porcji lodów. Dla ochrony przed mrozem opatulił się wesoły czerwony kubrak. Winston otworzył jedno oko tyle, ile potrafił, i uśmiechnął się słabo. Wiedziałem, że cię znajdę, zapiszczał. Święty Mikołaj nadstawił ucha. Co to było? Chyba usłyszał jakiś głos. Cichutki i piskliwy, ale słyszał go na pewno. Brzmiał jak głosik myszy. Ale co mysz miałaby robić na dachu w tak paskudną pogodę? Rozejrzał się i zauważył coś, co wyglądało na sterczące z zaspy połamane szczątki zabawkowego samolotu. A potem spostrzegł jeszcze niemal całkiem zasypanego śniegiem najmniejszego myszka, jakiego w życiu widział. I ten myszek chyba z całej siły coś ściskał. Mikołaj delikatnie podniósł Winstona i wsunął go do ciepłej kieszeni. A potem z zaciekawieniem obejrzał wilgotny i pokniecony papier, jaki trzymało w łapkach małe stworzonko. To była koperta. I to zaadresowana do niego. W środku list od Oliwiera, małego chłopca mieszkającego nad sklepem z zabawkami przy ulicy Jemiołowej. Mikołaj poskrobał się po głowie. W tym roku nie dostał wiadomości od Oliwiera. Pomyślał, że może chłopiec już urósł i przestał wierzyć. Ale teraz trzymał w ręku list od niego. Może zagubił się na poczcie? Czy to możliwe, że ten malutki myszek próbował go doręczyć? Ale przecież nie w tak okropną noc jak dzisiejsza. Wydawało się to niewiarygodne, ale przecież znalazł na dachu myszka ściskającego w łapkach kopertę. Niezwykłe, uznał święty Mikołaj i ze zdumieniem pokręcił głową. Dla bezpieczeństwa wsunął list Oliwiera pod kurtkę i ostrożnie sięgnął do kieszeni. Winston znalazł tam zapasową rękawicę i zwinął się w niej, żeby się rozgrzać, więc Mikołaj wyjął go razem z nią i przyjrzał się uważnie. A co z tobą? Spytał cicho, gładząc palcem łebek Winstona. Co takie dzielne zwierzątko chciałoby dostać na święta? Winston nie odpowiedział. Spał mocno. Wcisnął się głębiej w swój zaimprowizowany śpiwór i zachrapał. Rozumiem, mruknął święty Mikołaj, a oczy błysnęły mu magicznie. Spojrzał w niebo. Wiatr przycichł, zamieć minęła i płatki śniegu znowu opadły leniwie na miasto.
Myślę, że trzeba będzie przed świtem załatwić jedną niewielką dostawę, stwierdził. Po czym włożył Winstona do kieszeni, wsiadł do sań i machnął lejcami. Sanie wzleciały ponad dachami prosto w niebo.